Wysyłając SMS o treści czekasz uiścić na numer 997 sprawisz, że EA Sports Cine Game zrobi normalne spolszczenia. Nie wiem co napisać, więc napiszę. Kiedy drobna pójdę ciekawostek z Need for Speed Underground 2? Właśnie dzisiaj. Aha, ja teraz używam krótszej wersji intra, bo tak zagłosowaliście w ankiecie. W zachodniej części Cold Harbor znajdują się cudzysłów tory kolejowe. Dwie końce mają dużą lukę. Oznacza to, że gdy wjedziemy w taką lukę, samochód dozna dziwnych zachowań. Raz mi się nawet zdarzyło, że wywróciłem się do góry kołami. Że istnieje bug polegający na tym, że jeżeli wybierzemy sposób zapisu na wyłączony lub automatyczny i po tej zmianie wciśniemy Enter, a następnie Escape, wyskoczy komunikat o potwierdzenie, ale potem z jakiegoś powodu otworzy się menu zaawansowanych ustawień graficznych, a komunikat włączy się jeszcze raz. Z tą jednak różnicą, że przyciski tak lub nie będą nieaktywne. Nieważne co wybierzemy, zmiany zostaną zapisane. Wiedzieliście o tym, że można zrobić burnouta na wyższych przełożeniach? Im wyższe przełożenie, tym burnout staje się coraz większy. A w pewnym momencie samochód nie będzie już dawał rady. Na szczęście może się wspomóc nitrem. Możemy też robić burnout na wyższych przełożeniach od razu, ale polecam robić to na początku na jedynce bądź dwójce, bo inaczej na wyższych przełożeniach burnout będzie wykonywany na normalnych obrotach.
Mam do pokazania kolejne glitche. Ten pierwszy będzie polegał na wyjściu poza tor w wyścigu Bella Vista, ten drugi będzie polegać na wystrzeleniu się. Co do drugiego glitcha, to ten glitch nie zadziała w trybie jazdy dowolnej, dlatego trzeba to zrobić podczas wyścigu, ale o tym później. Po rozpoczęciu wcześniej wspominanego wyścigu, cofamy się do pierwszej bariery. Są dwa sposoby, aby móc wydostać się poza trasę. Pierwszy sposób polega na zaparkowaniu na końcu bariery całym samochodem. Samochód musi być idealnie ustawiony równolegle do bariery. Podkreślam słowo idealnie. Drugi sposób polega na ocieraniu się przez barierę. Tutaj również samochód musi być ustawiony równolegle do bariery, zwłaszcza kiedy dotrzemy do końca. Także w idealnym momencie musimy skręcić kołami w prawo. Osobiście polecam ten pierwszy sposób, przynajmniej ja tak uważam. Przejdźmy teraz do drugiego glitcha. Udajemy się do miejsca, na którym jestem aktualnie na radarze. Zjeżdżamy na prawo, wjeżdżamy z impetem w ścianę i podczas kamery tak zwanego skoku spamujemy klawiszem R tak długo, aż nie wylądujemy pod autostradę. Jeżeli przez 4 respawny tak się nie stanie, trzeba tę sztuczkę wykonać ponownie. Jedziemy prosto, tak jak teraz, i ostrożnie wjeżdżamy na wzniesienie. Jeżeli wjedziemy za szybko, to nasz samochód zostanie zresetowany albo na autostradę, albo wciąż pod autostradą. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn! Kiedy rozpoczniemy jakiś wyścig używając SUV-a, tłum nie będzie słyszalny, nawet jeżeli ukończymy wyścig. Stadium można znaleźć sklep z częściami mechanicznymi, ale to nie jest taki zwykły sklep. Różnica jest taka, że części mechaniczne są maksymalnie do drugiego poziomu. Trzeciego tutaj nie znajdziemy. Twórcy nazwali ten sklep Mega Low Parts. Throw it out the window. The performance shop will tweak your ride to get the most horses and torque you need. Nitrous oxide is the glycerin of the race world. Rack it under your hood to give your ride that extra power when you need it. A teraz porównanie do normalnego sklepu z częściami. You know,
Horsepower equals speed. So bolt on everything you upgrade the brains of your ride by space. Tighten your gearbox and suspension puts control back into your rubber dictates control. Remember, amp up your brakes to short. Break the barriers of top speed. Amplify your power band by bolting on a turbo. Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, jeżeli nadrobimy jakiś wyścig z mapy świata, nie otrzymamy premii pieniężnej. Aby otrzymać hajs, należy uruchomić wyścig i następnie zestartować poprzez menu pauzy. No i oczywiście ukończyć wyścig. Uwaga! Działa to tylko w nieukończonych wyścigach. Jeżeli robicie to już na wcześniej ukończonych wyścigach, nie otrzymacie żadnych pieniędzy. Dzięki za obejrzenie tego filmu. W następnym zobaczycie Q&A. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.